Hej, teraz krótki film na temat tego, jakich siodełek rowerowych nie warto wybierać, czyli jakich po prostu nie ma sensu stosować we własnych rowerach. Skupmy się na tym, jak są wykonane siodełka. Jeżeli siodełko jest twarde, czyli nie wgniata się, o czym mówiłem także w innym filmie, na pewno będzie niewygodne. Oczywiście siodełko sportowe, niektóre są twarde po to, aby po prostu jechać szybciej, czyli im mniejsza amortyzacja, tym mniejsze klepanie. Jednak my w tych filmach nie skupiamy się na temat siodełek sportowych, ani także o rowerach i częściach sportowych, dlatego że jeżeli ktoś jest sportowcem, to na pewno także dobrze się orientuje w tym temacie. Oczywiście, jeżeli wybieramy sobie siodełko do jazdy turystyczno-rekreacyjnej lub takiej raz na jakiś czas, to warto wybierać siodełka miękkie, czyli jeżeli siodełko jest twarde, nie ugina się pod naszym naciskiem, jest niewygodne. Jeżeli siodełko jest za wąskie do takiej jazdy turystycznej, czyli jest tego typu, które ja mam tutaj, albo jeszcze węższe, to jest typ sportowy. Na pewno będzie on niewygodny do jazdy takiej zwykłej, także nie warto go wybierać. Kolejny aspekt, czyli jego stelaż. Im grubszy stelaż, jak mówiłem wcześniej, tym lepszy. Im chudsze te rurki są, które trzymają sztycę rowerową do siodła, tym tak naprawdę łatwiejsza możliwość na odkształcenie siodełka. Czyli im chudsze rurki, siodełka nie wybieramy. Rurka powinna być minimalnej, taka najmniejszej średnicy, około 5 mm, ale oczywiście im większa, tym lepsza, czyli tak naprawdę centymetr to już naprawdę rewelacja. Siodło na pewno się nigdy nie wygnie. Warto jeszcze zwracać uwagę na wykonanie siodełka. Jeżeli siodełko jest wykonane od spodu, czyli spinacze trzymające materiał, także prawdopodobnie one za jakiś czas zaczną wypadać, siodełko zacznie się rozrywać. Dobrze, gdy samo siodełko rowerowe jest wykonane ze skóry, oczywiście skóry prawdziwej. No tutaj oczywiście mogą pojawić się kontrowersje, że wiadomo, jest ona ze zwierząt i tak dalej. Jednakże skóry na siodełko mało potrzeba. A na pewno takie siodełko będzie służyło dużo lat. Natomiast siodełka, które są wykonane z materiału lub jakiegoś innego tworzywa, już najgorzej jak plastiku, bo są dodatkowo twarde, one będą się niszczyły. Siodełka wykonane ze sztucznej skóry, skali i wszelkiego typu, tego typu rozwiązań bardzo szybko się przecierają, bardzo szybko się niszczą. Skóra prawdziwa jest naprawdę bardzo wytrzymała. Dodatkowa jej zaleta to to, że jeżeli pada deszcz na siodełko, na przykładowo materiałowe, siodełko jest mokre, będziemy cały czas jechali na mokrym. Siodełko skórzane nie przepuści wody, wodę wystarczy zgarnąć z niego nawet ręką. Siodełko jest suche, możemy na nim jechać, nie będziemy czuli żadnej wilgoci. W zasadzie o siodełkach można powiedzieć tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, no oczywiście na wszystkie z chęcią odpowiem. Dzięki za uwagę.